Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, na Wetomedia. Dzisiaj w serii Spekulanty Tomasz Szymula, ekspert i opiekun Saxo Bank. Dzień dobry, witamy Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam, dziękuję za zaproszenie. Witam serdecznie wszystkich uczestników i widzów. Tomasza możecie znać z reklam na Facebooku, może Wam się wyświetla jego twarz, bo ja wiem, że jesteś na tych reklamach na Facebooku. Tomek jest opiekunem klientów premium od miliona dolarów, tak? VIP jest to poprawne nazewnictwo, natomiast kwota się zgadza, więc to najważniejsze. Dobrze. Fantastycznie, bo dzisiaj tutaj obiecałem trochę więcej o tych chińskich spółkach. Tydzień temu nagrywałem o tym materiał samemu, ale powiedziałem, że ja postaram się o eksperta w tym temacie, żeby nam pokazał krok po kroku, jak możemy korzystać z platformy Saxo, no i jeszcze właśnie, jak możemy wyciągnąć więcej informacji. No i to obiecana analiza chińskich spółek, która jest dla osób, które się zarejestrują. Więc Tomasz, prowadź, pokaż nam, żebyśmy się wprowadzili w platformę. Może zanim przejdziemy do samej platformy, warto też wspomnieć o Chinach. Dlaczego? Nie wiem, czy przygotowywałeś coś na ten temat, czy ja mam tutaj dwa słowa powiedzieć? Miało. Okej. Patrząc na perspektywy rynku, patrząc na perspektywy rozwoju gospodarek, oczekuje się, że do końca tej dekady Chiny na każdym polu wyprzedzą Stany Zjednoczone, swojego największego rywala. Natomiast rywala pod kątem, no ja bym wskazał tutaj dominacji nad, no można powiedzieć, nad światem, nad tym nie tylko na polu ekonomicznym, ale militarnym i na wielu innych obszarach. Więc tutaj ta perspektywa tej dekady coraz mocniej jest skracana, nawet do 5 lat w różnych analizach się przejawia. Pokazują się takie informacje, że to już 2025 rok, kiedy Chiny będą górowały w każdym obszarze nad Stanami Zjednoczonymi. Natomiast dla wszystkich inwestorów szukających wyjścia na rynek chiński, kilka słów o specyfice tego rynku i o czym warto pamiętać. Potencjał jest ogromny, niewątpliwie jest to rynek, który tak naprawdę wchodzi na ścieżkę rozwoju, ale musimy pamiętać, że wciąż mamy do czynienia z giełdami regulowanymi w kraju, no jakby nie było autorytarnym, partia komunistyczna trzyma rękę na wszystkim. Widzieliśmy to kilkukrotnie w ubiegłych miesiącach, chociażby w przypadku słynnych IPO, które nie doszły do skutku. Więc to jest takie najbardziej widoczne i dla wszystkich oczywiste ryzyko. Natomiast też sama specyfika giełdy chińskiej, szczególnie tych giełd Chin kontynentalnych, Shanghai, Shenzhen, do których jest dostęp za pośrednictwem platformy Saxo Banku, jest inna niż to, do czego przywykliśmy w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych zdecydowana większość inwestorów to inwestorzy instytucjonalni, inwestorzy indywidualni, tacy jak ja, państwo czy pozostała grupa osób prywatnych. To jest powiedzmy około 20%, natomiast w Chinach te proporcje są niemalże odwrotne. Tam zdecydowaną większością są inwestorzy indywidualni, natomiast inwestorzy instytucjonalni są w zdecydowanej mniejszości. To się zmienia. Tutaj ten trend coraz bardziej zaczyna iść w kierunku takim, jaki jest w Stanach Zjednoczonych czy w Europie. Natomiast z tego tytułu, że wciąż no, daleka droga do tego, żeby to w ten sposób wyglądało, indywidualni inwestorzy w Chinach, szczególnie tam też bardzo, bardzo niski odsetek w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi indywidualnych inwestorów angażuje się w rynki finansowe. Zdecydowana większość ludzi też raczej patrzyła jak do tego momentu przychylnie na rynek nieruchomości, stąd uważa się, że jest to jedno z największych zagrożeń dla rynku w Chinach, właśnie bańka na rynku nieruchomości. Stąd ten rynek jest zdecydowanie łatwiej przesunąć w swoim kierunku dla tych ogromnych inwestorów indywidualnych, najbogatszych Chińczyków, niż ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych. Więc to jest kilka takich słów do tego, by mieć
sam koncept, ogólną wizję tego, na jaki rynek wchodzimy. Natomiast nie można absolutnie zabierać potencjału, jaki te giełdy i same Chiny prezentują w perspektywie rozwoju, w perspektywie zaangażowania się choćby właśnie partii komunistycznej w czy to popyt wewnętrzny, czy jego pobudzanie, rozwój infrastruktury, o czym niedawno słyszeliśmy, ogromne środki będą w tym kierunku kierowane, w tą stronę kierowane. Więc to jest, oczywiście o tym moglibyśmy mówić przez ponad godzinę. Ja nie chcę tutaj zagłębiać się w detale, chcę tylko dać ogólny zarys, bo mieliśmy się skoncentrować na platformie, więc w tym momencie, że tak powiem, przestanę, żeby się nie rozpędzić dalej w tej kwestii. Natomiast no, przechodząc do platformy, za pomocą Saxo Trader Go, jak również Saxo Trader Pro, czyli platform Saxo Banku, a także mobilnej, która jest siostrą dla Saxo Trader Go, z tym, że w wykonaniu na urządzenia, czy to tablety, czy telefony komórkowe, mamy dostęp do trzech giełd chińskich. Jest to, jak wcześniej wspomniane, Szanghaj, Shenzhen oraz Hongkong. To, co wcześniej powiedziałem, głównie odnosi się do kontynentalnych Chin, ponieważ Hongkong to troszkę inna historia. To tak naprawdę jest jedna z najstarszych giełd finansowych na świecie. Tam, jeżeli byśmy włączyli w to kontrakty futures, prawdopodobnie się nie mylę, jest wykonywany największy obrót również aktualnie, więc trochę to jest bardziej płynne, można powiedzieć troszkę bezpieczniejsze. Natomiast na przykład też na chińskich giełdach kontynentalnych nie można składać zleceń stop loss czy take profit, więc należy to kontrolować. Natomiast do tych trzech giełd mamy dostęp. I jak to zrobić? Najprostsze rozwiązanie, jeżeli byśmy kliknęli w zakładkę Find Instrument, tutaj może zanim przejdę do tego, w tym momencie będziemy kontynuować po angielsku, później wyjaśnię dlaczego, natomiast jest oczywiście możliwość zmiany języka platformy na język polski, a możemy tutaj w ten sposób to zrobić, po prostu wyszukujemy język polski u dołu i zmieniamy, ja później wyjaśnię dlaczego ja wolę na przykład pracować w języku angielskim, ale wracając do wyszukiwania instrumentów, mamy find instrument, czyli znajdź instrument, wyszukujemy instrument, który nas interesuje i tutaj mówimy o akcjach stocks. Możemy to zrobić na kilka różnych sposobów, na przykład poprzez walutę, w jakiej notowane są akcje, więc zaznaczamy chińską walutę i zaznaczmy jeszcze dolary Hongkongu i OK. No i tutaj pojawiają nam się tak naprawdę spółki, które są dostępne. Jest ich ogromna liczba, więc jest to jedna forma, w jaki sposób możemy to zrobić, ewentualnie produkty, ewentualnie alfabetyczne. To też nam ułatwi takie wyszukiwanie. Ale możemy sobie stworzyć również własną watchlistę i dodajmy new watchlist, list, create, watchlist wstępny będzie nazywana nowa, add instrument i możemy na przykład wyszukać w ten sposób stocks by region, China i na przykład select all, tylko tutaj od razu zaznaczam, że on nie wybierze wszystkich dostępnych w takiej formie, a jedynie najpopularniejsze. Więc jeżeli potrzebujemy albo nie znaleźliśmy instrumentu, który nas interesuje tutaj, no to zwyczajnie wpisujemy sobie tutaj nazwę, na przykład Bank of China, wpiszmy. Zresztą wpisałem bank i pokazują się wszystkie spółki z tym wyrazem w opisie, więc widzimy, że są one dostępne. I tutaj widzimy też, na której giełdzie dany
instrument jest, czy to jest Shanghai, czy to jest Hong Kong, czy to gdzieś za chwilkę pewnie pojawi nam się Shenzhen. Dokładnie. Więc możemy to też w ten sposób robić. Jest kilka sposobów, kilka metod na to, by te spółki wyszukiwać. Możemy też pokazać, jak złożyć transakcje i jak znaleźć istotne informacje na temat danej... O to mi chodzi, bo jak właśnie wiedzieć, którą spółkę kupić? To jest właśnie mm-hmm. pytanie, jak wejść do tego świata chińskich spółek, czy azjatyckich spółek i wiesz, jak się zagłębić, jak dowiedzieć się, co to znaczy Fangda Carbon New Material albo Waliangie Yibin Co. Żeby wiedzieć, co się kupuje, o to mi chodzi, bo wiesz... Jasne. Huaichou Moutai na przykład, czym oni się zajmują? Takie rzeczy. Dobra. To najpierw w takim razie pokażemy faktycznie, gdzie znaleźć te informacje, więc wpiszmy. I jeżeli wpisujemy w wyszukiwarkę, klikniemy, to w opisie produktu nam się pojawi informacja na temat tego instrumentu. Więc tu mamy informacje, że tak powiem, ogólne. Tutaj znajdziemy trochę newsów albo do ogólnie chińskiej giełdy lub do danego instrumentu. Oczywiście klikając tutaj mamy więcej tych informacji, możemy poczytać. Dalej, analizy. Akurat co do tej spółki żaden z analityków w ostatnim czasie się nie wypowiedział, więc nie znajdziemy, ale informacje fundamentalne. Zaraz zobaczymy. Okej, też na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. To jest demo rachunek, więc pewne rzeczy mogą być limitowane i to jest bardzo istotne, żeby o tym pamiętać. Pewnych informacji może nie być. Natomiast na rachunku realnym tutaj zawsze znajdzie się informacja o... Ja pokazałem tę analizę. Mm-hmm. Te fundamenty właśnie, tam były, wiesz, to ile dywidendy było płacone, ile jakie były zarobki, mm-hmm. to 3 lat w tył, więc to jest na moim końcu. To jest, to wszystko jest na rachunku realnym, to jest dostępne, więc te informacje znajdziemy. Tak jak mówię, to jest demo, więc ten w research, tam był taki panel właśnie z tymi chińskimi spółkami. Za chwilkę przejdziemy do tego, jasne, za chwilkę przejdziemy do tego. Tylko jeszcze jedną bardzo istotną informację dla każdego rozpoczynającego czy już inwestującego chciałem pokazać. Ikonka I. Tutaj znajdujemy warunki handlowe dla danego instrumentu generalnie. No w tym momencie mamy tą spółkę, ale tutaj zawsze znajdziemy koszty, więc możemy manipulować przy okresie, jaki chcemy utrzymywać, przy ilości akcji, które chcemy zakupić. Tutaj będziemy widzieć rozbicie kosztów, jakie poniesiemy w tym okresie za zakup i utrzymanie instrumentu na naszym rachunku. Warunki, dosłownie warunki handlowe, no bo tutaj mamy opisane, jakie są koszty i sam opis instrumentu, w sensie techniczny opis, jakie są minimalne wartości, jakie są rozmiary transakcji, o ile przesuwa się wartość, jaki jest rating ryzyka. Zawsze gdzie mamy ikonkę i tam dodatkowe informacje się pojawią, w jaki sposób możemy składać zlecenie i godziny funkcjonowania giełdy. Więc ta ikonka jest bardzo istotna. Ona też, gdybyśmy kliknęli tu i chcieli złożyć nową transakcję, też tutaj jest dostępna, więc będziemy mieli te same informacje, co tutaj w opisie. Z tym, że już bezpośrednio z okna zlecenia transakcji. Natomiast tak, to o czym wspomniałeś, nasi analitycy generalnie oprócz przedstawiania aktualnej analizy rynku, komentowania aktualnych sytuacji na rynkach i występowania w webinarach, seminariach, na których analizują to, co się dzieje. Również, szczególnie jest to Peter Garney, nasz ekspert od właśnie rynku akcji,
buduje różnego rodzaju, tutaj tak ładnie to jest nazwane, Saxo Equity Baskets lub Investment Themes. Co to jest? Są to wyselekcjonowane przez niego akcje, oczywiście na podstawie analizy fundamentalnej, na podstawie analizy mniej technicznej, on tam bardziej zagłębia się właśnie w fundamenty, jak dana spółka funkcjonowała, jakie ma wyniki finansowe i tak dalej, i tak dalej. Plus aktualne trendy rynkowe, czyli to, co w jego opinii ma najlepsze perspektywy, to, na co chciałby zwrócić uwagę naszym inwestorom. I widzimy tutaj wiele różnych, czy to koszyków akcji, czy ogólnie tematów inwestycyjnych, tak je nazwijmy, logistyka, półprzewodniki, finanse, biotechnologia, ale również mamy Chiny. I jest to nie tylko zestawienie spółek, proszę pamiętać, że spółki chińskie notowane są również w Stanach Zjednoczonych, więc część z nich będzie w Chinach, część z nich będzie w Hongkongu, ale tutaj gdzieś już mi się przewinął Nasdaq na przykład. Chociaż też wiemy, że w ostatnich dniach, nawet tygodniach i miesiącach pewne napięcia ponownie pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi miały miejsce o blokowaniu, usuwaniu części spółek, czy to powiązanych z obszarem militarnym, czy no tam tych tematów było kilka, natomiast do tego momentu nikt nikogo jeszcze nie zablokował. Zastanawiam się, czy to jest tylko gra, czy to jest faktycznie poważne zagrożenie. Natomiast to znajdziemy tutaj i tych spółek jest więcej niż 10, natomiast nie musimy kupować ich wszystkich. Możemy pojedynczo przyglądać się, także tutaj też chcę Państwa, że to możemy kliknąć zwyczajnie na spółkę i od razu złożyć to zlecenie, ale możemy zapoznać się z tematem, przemyśleć i dopiero samemu wyselekcjonować, utworzyć sobie na przykład listę instrumentów i selektywnie dobierać dane spółki do naszego portfela. A też co jest ciekawe, Peter, to nie jest tak, że to jest pasywne z jego strony. On co jakiś czas wraca do tematu, analizuje, co zmieniło się na przestrzeni czasu, kiedy wypuścił ten dany koszyk akcji, by skorygować, ponownie zanalizować i opisać rezultaty, jakie odnosiły te spółki na przestrzeni tego czasu, od kiedy został on zaproponowany naszym klientom. Czy ten targety analityki, analityka targety są też dostępne? Nie, akurat nie są pokazane. Analista. Może też to jest dostępne już tam po zrobieniu konta. Tylko co mówisz, mając na myśli targety i analityka? Tam były analiz target, czyli te targety. Pewnie cenowe chodzi o to, albo może nie są pokazane, tutaj po prawo, pierwsza. A tak, to wszystko, tak, to oczywiście będzie dostępne na rachunku realnym, tak. To jest w pełni funkcjonalne na rachunku realnym. Dobra. I tutaj dodam to, o czym nie wspomniałem na początku. Okej, o czym obiecałem, że wspomnę, a nie wspomniałem do tej pory. Dlaczego korzystam z platformy w języku angielskim? Niestety jeszcze na ten moment, i też nie chcę obiecać kiedy, opcja research i to wszystko, co tutaj widzimy tak naprawdę, jest zdecydowanie bardziej limitowana w języku polskim niż w języku angielskim. Oczywiście platforma będzie w pełni funkcjonalna, można dokonywać zakupów, inwestycji, tworzyć listy i tak dalej na platformie. Natomiast ta sekcja research, czyli analiz tak naprawdę, nie jest tak zdecydowanie mniej rozbudowana niż w języku... Potwierdzam, bo ja mam właśnie konto, mam w języku polskim ustawione, nie wiedziałem o tym, to sobie przełączę na angielski. Wiadomo, na angielski to jest język finansów. To raz, że tak, jest to język finansów, dwa, że jesteśmy obecni w ponad 180 krajach świata, więc to wymagałoby to od nas tłumaczeń prawdopodobnie na około 100 języków. Mhm. No,
ciężka praca, dość kosztowna, czasochłonna i pewnie ja widzę, że nie zawsze nawet tłumaczenia w języku polskim na platformie są idealne, to teraz wyobraźmy sobie próbę na bieżąco tłumaczenia tych analiz. To pewnie trzeba byłoby osobne biuro do tego otworzyć i armię ludzi zatrudnić. Jasne. No to jest dobra uwaga, żeby od razu otwierać sobie po angielsku. No. Tak. A mi się chyba, wiesz co, automatycznie ustawiło na polski. Albo... Tak, bo to... Od razu szukało mi, wiesz? Tak. Geograficznie ustala, identyfikuje, gdzie jesteś i zgodnie z tym będzie proponować język. Z tego, co pamiętam, i wydaje mi się, że to jest funkcjonalne, bo tutaj próbuję i mi nie wychodzi, ale na platformie Pro, ja mogę zaproponować też, byśmy za jakiś czas, nie wiem, 2 tygodnie, może miesiąc, pokazali platformę Pro w szerszym wydaniu, czyli taką bardziej zaawansowaną, jeżeli chodzi o możliwości, które daje. Tam te rzeczy też są oczywiście dostępne i można skopiować sobie, zwyczajnie tak jak kopiujemy, zaznaczyć, skopiować i wrzucić do tłumacza, jeżeli ktoś ma problem z językiem angielskim na tyle, że nie jest w stanie zrozumieć, no bo ja rozumiem, że w Polsce to może być, to nie jest niczym dziwnym, a też ciężko mi wyobrazić sobie, żeby ktoś bezpośrednio z klawiatury przepisywał cały ten tekst i wrzucał do tłumacza. O ile dobrze pamiętam, na Pro to funkcjonuje i można to zwyczajnie skopiować i przerzucić do jakiegoś translatora i skorzystać również z takiej formy. Mhm. A ja mam do Ciebie pytanie, czy na przykład Saxo będzie chciało mieć ekspozycję na przykład, nie wiem, na Wietnam? Są wietnamskie spółki, mogą być? Tam, to znaczy giełdy wietnamskiej, chyba jeszcze w tym, ale mamy jedną z giełd dość... To by było mega interesujące, wiesz, bo to wydaje mi się kierunek taki mega rozwoju teraz, właśnie Wietnam. Dobra, sprawdźmy, okej, sprawdźmy na bieżąco. O, to by było dobre właśnie, bo wiem, że tam teraz też i przyrost naturalny jest potężny, duży. Tak, jeżeli chodzi... Myślę, co wy sądzicie, nie? Wietnam, Kambodża. Kambodża nie, ale... Bo nie wiem, w ogóle na Kambodży jest giełda, to wiesz, to jest... Azja Pacific... Indonezja, przepraszam. Wiedziałem, że jest coś z regionu Wietnamu, ale to jest... Malezja, przepraszam. Bursa Malezja w tym momencie, nie Indonezja. Czyli nie Wietnam. Czy no, będzie... Niesamowite, bo trzeba zobaczyć właśnie, jak wygląda, wiesz, makroekonomicznie tutaj sytuacja z Malezją właśnie i zobaczyć potencjał. W mojej opinii Azja generalnie ma zdecydowanie większy potencjał niż Europa czy Stany Zjednoczone. To jest najbardziej rozwojowy obszar, jeden z największych potencjałów. Co do giełdy w Wietnamie, oczywiście nie mogę obiecać, natomiast też nie zapominajmy i musimy mieć na uwadze, że nasza ekspansja na terenie Azji, a szczególnie aktualnie Chin, ale co za tym idzie, właśnie w tym okresie też giełda malezyjska została dodana, będzie się zwiększać i ciągle się zwiększa, chociażby z tego tytułu, że naszym głównym udziałowcem jest koncern Geely, tak? Czyli chiński producent samochodów. W Europie znany na przykład z takich marek jest właściciel marki Volvo. Na przykład oni posiadają u nas 51% akcji w Saxo. Stąd nasza ekspansja na rynki azjatyckie oczywiście przez te ostatnie 2,5-3 lata, odkąd są większościowym udziałowcem, zdecydowanie się wzmocniła, więc też ciężko mi wykluczyć, że pomysły giełdy w Wietnamie czy innych giełd Azji Południowo-Wschodniej się nie pojawią, natomiast nie znam tych planów, nic mi o nich nie wiadomo.
Jeżeli będą, no to super. Powiedzmy, ja mogę gdzieś to sprawdzić, mogę o to zapytać. Natomiast przypuszczam, że gdyby miało być coś szybko wprowadzone, to wiedziałbym, ale być może się mylę i będzie miłe zaskoczenie. Dobre inside info o tym, że udziałowcem w Saxo jest właśnie producent samochodów, niska spółka. Dobre inside info. Można ją kupić, jest dostępna. Czyli wtedy kupujesz tak samo, w ten sposób robisz ekspozycję na Saxo. Na Saxo. Bo my nie jesteśmy notowani de facto tak na giełdzie. Natomiast widzimy Geely Automotive Holdings Hong Kong. Dobrze. No i widzisz, short squeeze zrobimy na 70. Dobra, dobra. Depozyty, obniżone są depozyty do rejestracji konta realnego na $2000. Wydaje mi się, że Saxo jest dobrym brokerem dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych traderów. Też początkujących właśnie, jeśli chcecie mieć ekspozycję nie tylko na przykład na polskie spółki, bo wiem, że dużo jest inwestorów w Polsce, którzy wyłącznie chcą się na Polsce skupić, a możemy mieć właśnie spółki w swoim koszyku, które mają ekspozycję na wiele różnych rynków, tak jak właśnie Geely Automotive, ma Automobile, jak widzicie ma daną swój sektor i jeszcze ma właśnie kupione Saxo, czyli ma różne sektory zakupione pod jednym aktywem. Taki wniosek mi wychodzi z tego, że dobrze mieć właśnie, wiem, że Joker z finansowej edukacji o tym mówi, żeby nie mieć firm, które się skupiają tylko na jednym rynku, bo jeśli jeden rynek poleci albo jeden sektor poleci, no to co wtedy, nie? Co wtedy, jeśli w jednym kraju coś się wydarzy, to wtedy właśnie jest jednym papierem. To jest absolutnie podstawa. Jeżeli planujemy długoterminowo zabezpieczenie naszego kapitału chociażby przed inflacją, która teraz bardzo mocno w nas uderza, dywersyfikacja jest elementarzem i to, tak jak wspomniałeś, nie tylko jeden sektor, nie tylko jeden kraj, nie tylko jeden giełda, ale różne waluty, bo to też jest istotne, część ekspozycji w dolarach, część w euro, część właśnie w chińskich, czy to w Hongkong, dolarach Hongkongu, czy nie wiem, zawsze się zastanawiam, jak to się poprawnie wypowiada. Natomiast tak, to jest bardzo istotne, do tego warto też pamiętać na przykład o różnych instrumentach, no bo ostatecznie rynek akcji, jasne, ale mamy obligacje dostępne do tego, by zakupić. Możemy wykorzystywać różnego rodzaju kontrakty. Dla bardziej zaawansowanych inwestorów dostępne są opcje zarówno na akcje i na kontrakty terminowe, więc to też są formy zabezpieczania. Im większa dywersyfikacja w naszym portfelu, tym tak naprawdę większe bezpieczeństwo, bo to jest dokładnie to, co powiedziałeś, że coś będzie rosło, coś będzie spadało, albo w najlepszym wypadku, jeżeli będzie wszystko spadało, może czemuś uda się nie spaść. Bo czasem takie sytuacje, bo wiadomo, że jedna giełda pociąga za sobą kolejną i kolejną, ale zawsze jest jakiś sektor, który na tym korzysta. I widzieliśmy to doskonale chociażby na przykładzie wydarzeń z ubiegłego marca, gdzie no, giełdy generalnie tam 30% korekty, ale sektory jak chociażby komunikator, z którego teraz korzystamy, o którym w życiu wcześniej nie słyszałem, dał swoje zarobić. Więc to jest absolutna podstawa do zabezpieczania kapitału, dywersyfikacja. I mówię to też w szerszym kontekście, takim by pamiętać, że dywersyfikacja to nie tylko giełdy, ale jeżeli mamy możliwość fizyczny zakup kruszców, jeżeli mamy możliwość wejście fizycznie w nieruchomości. Absolutnie też nie wykluczałbym kryptowalut. To jest oczywiście apetyt na ryzyko. Należy zweryfikować, jaki mamy, byśmy mogli podjąć decyzję, czy chcemy w kryptowaluty wchodzić, czy chcemy też wchodzić w bardziej ryzykowne obszary różnego rodzaju kontraktów na surowce. Musimy sami sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo to są elementarze. Jaką część kapitału na przykład jest w stanie? Ja mam pytanie jedno. Wkład czy wpłaty, bo ja wpłacałem oczywiście na Saxo, mam dolary, które kupowałem i kupuję cały czas, bo teraz nawet dolar jest 3,66. Pytanie, czy ja mogę wysłać złotówki na Saxo, czy trzeba najpierw skonwertować na przykład na, nie wiem, u siebie w banku, w kantorze, czy na przykład na walutomacie, dopiero wpłacać na Saxo. Jasne.
Tutaj na rachunku realnym będzie dodatkowy widok kontaktu z działem obsługi klienta. I tam będzie coś takiego jak create a case. Oznacza to, że klikając tam otwieramy okno do zgłaszania wniosków do działu obsługi klienta. Dla rachunków klasycznych, czyli tych od $2000 do poziomu $200000, jest możliwość otwarcia 4 subrachunków. Czyli możesz mieć USD, euro, PLN-y i na przykład chińskie juany, tak? Okay. Więc dla rachunków o wyższym statusie, powyżej $200000, czyli od tych Platinum i VIP, tutaj to już praktycznie nie jest w żaden sposób ograniczane. Mamy dostęp do 30. Nie, bo to właśnie wiadomo, grając, kupując chińskie spółki, bo przewalutowanie, rozumiem, w Saxo będzie tam jakimś, wiesz, ułamkiem procenta zawsze obarczona, nie? Że jest to przewalutowanie, kiedy kupujesz tak, mając dolary na koncie, więc trzeba sobie zrobić właśnie konto dodatkowe, subkonto. I można bezpośrednio wówczas przesyłać, bo każdy subrachunek będzie posiadał swój odrębny numer IBAN, więc można we własnym zakresie przewalutować, jeżeli jest to korzystniejsze niż to, co oferuje Saxo. I przesłać już z tego rachunku konkretną walutę i absolutnie też się z tym zgadzam. Po pierwsze, unikamy przewalutowania, czyli kosztów niepotrzebnych, inwestując w danej walucie, na danej giełdzie. I druga kwestia, unikamy ryzyka kursowego. Mhm. Oczywiście jak każde ryzyko może zafunkcjonować na naszą korzyść, ale tak naprawdę troszkę pozbawiamy się możliwości zaksięgowania nieraz zysków w momencie, kiedy chcemy, no bo jeżeli kupowaliśmy dolary, kiedy one były po 4, czy tam 4 coś, a teraz są po 3,5, a już nie mówię o czasie, kiedy przy długoterminowej inwestycji, to tam było wahnięcie, powiedzmy, od 2 do 4, od 4 do 3 i tak dalej, no to są znaczące wartości, więc no, możemy mieć solidny zysk na danej spółce, a tak naprawdę jeżeli rachunek jest nominowany w PLN-ie, może się okazać, że on w całości zostanie zjedzony przez zmianę kursu na przestrzeni czasu, w którym utrzymywaliśmy dany instrument, chociaż może to być w drugim kierunku i możemy podwoić na przykład nasz rezultat, no ale to jest ryzyko, a mając rachunek, w danej walucie, księgując zysk w danej walucie, to tak naprawdę później dopiero zaksięgujemy zysk, zysk jest w danej walucie, ewentualnie później zadecydujemy, kiedy to przewalutować, jak będzie dla nas atrakcyjny kurs, który uważamy, że nas satysfakcjonuje. Także tak, to jest bardzo celna uwaga, o czym wspomniałeś. Ja jeszcze chciałem tutaj dodać dwie rzeczy, dwie istotne informacje. Oprócz tego, że obniżyliśmy minimum to wpłaty, również obniżyliśmy prowizję na amerykańskiej giełdzie, więc jeżeli ktoś do niedawna słyszał, że Saxo jest drogie i że tam dość drogo było handlować na przykład na mniejszych nominałach, na przykład na amerykańskiej giełdzie, mówiliśmy o Chinach, ale amerykańska giełda mimo wszystko jest najatrakcyjniejszą, najbardziej popularną, nie wiem, czy atrakcyjniejszą, to złego słowa użyłem, miałem na myśli najbardziej popularną wśród inwestorów. Tam o 30% zostały obniżone minima, więc dość solidnie. A drugą kwestią, aktualnie trwa dość mocno zaangażowany projekt, w który też jestem ja zaangażowany nad jeszcze większą widocznością na polskim rynku, jeszcze lepszą i atrakcyjniejszą ofertą dla inwestorów z Polski, włącznie z obniżaniem cen na akcje na rynku polskim, bo też dostęp do polskiej giełdy jest. I na przykład, nie mogę obiecać, ale też gdzieś prace nad tym trwają, na przykład zobaczymy, czy to będzie możliwe, miejmy nadzieję, na przykład nad dodaniem polskiego indeksu do naszej platformy, bo akcje mamy niestety WIGA na razie. Można go śledzić, ale nie można nim handlować. Dobra. To my mamy to wszystko. Jeśli osoby są zainteresowane, jeśli jesteście zainteresowani otwarciem konta, dawajcie znać, pomożemy Wam. I to wszystko w dzisiejszym odcinku i życzę udanych inwestycji, udanej spekulacji. Moi drodzy, widzimy się w tym odcinku. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Więcej w komentarzach.
Ja również dziękuję za uwagę, za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia.